Cześć, tu Michał Wrzosek, Twój dietetyk i pogromca zbędnych kilogramów. Choroby tarczycy stanowią istotny problem zdrowotny XXI wieku. Nieprawidłowe funkcjonowanie tego narządu jest diagnozowane około 22% społeczeństwa. W praktyce klinicznej najczęściej spotykanym zaburzeniem jest niedoczynność tarczycy, w tym także niedoczynność tarczycy współistniejące z chorobą Hashimoto. Zaburzenia tarczycy bywają trudne do zdiagnozowania, ponieważ wiele objawów jest podobnych do objawów innych problemów zdrowotnych. Australian Thyroid Foundation zaleca diagnozę za pomocą testów biochemicznych, czyli określenia w surowicy poziomu TSH, FT3, FT4 i przeciwciał przeciwtarczycowych. Ponadto ultrasonografia tarczycy będzie niezbędna do określenia struktury gruczołu i wszelkich fizycznych nieprawidłowości w obrębie tego narządu. Niedoczynność tarczycy występuje, gdy organizm wytwarza niewystarczające ilości hormonów. W takiej sytuacji lekarz najczęściej zaleca przyjmowanie hormonów tarczycy. Chociaż dieta nie jest w stanie wyleczyć niedoczynności tarczycy, to jednak odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu tą jednostką chorobową. Na bazie własnego doświadczenia z licznymi sukcesami we współpracy z osobami, które zmagają się z niedoczynnością tarczycy i chorobą Hashimoto, widzę, jak wiele błędów popełniają pacjenci przed konsultacją ze mną. Dlatego przygotowałem Ci trzy sposoby, od których musisz zacząć, aby poprawić pracę swojej tarczycy. Niedoczynność tarczycy może prowadzić do przyrostu masy ciała, ponieważ niewystarczająca produkcja FT3 i FT4 niekorzystnie wpływa na tempo metabolizmu. Dlatego po pierwsze jedz zdrowo. Dieta w niedoczynności tarczycy powinna być optymalnie zbilansowana i urozmaicona. Musisz dostosować się do swoich wcześniejszych nawyków żywieniowych, jednocześnie korygując popełniane przez Ciebie błędy w świetle zasad racjonalnego żywienia. Poprawa nawyków żywieniowych zmniejsza nasilenie stanu zapalnego, a także zwiększa efektywność stosowanej farmakoterapii oraz korzystnie oddziaływuje na Twoje samopoczucie. Nie ma określonych pokarmów ani suplementów diety, które bezpośrednio leczą zaburzenia tarczycy. Aby zapewnić jak najlepsze zdrowie, ważne jest, aby jeść odpowiednio różnorodne produkty we właściwej ilości i we właściwych proporcjach. Potwierdzono, że przyjmowanie leku rano, godzinę przed spożyciem śniadania, a także podaż produktów bogatych w kwas askorbinowy pozytywnie wpływają na wchłanianie tyroksyny. Z kolei produkty sojowe, kawa, sok frutowy oraz błonnik oddziałują negatywnie na jej przyswajanie. Po drugie pilnuj cynku, selenu, jodu i żelaza. Dieta w niedoczynności tarczycy musi dostarczać odpowiedniej ilości kalorii, makroskładników, witamin i składników mineralnych, a w szczególności właśnie cynku, selenu, jodu i żelaza. Tylko spójrzmy prawdzie w oczy i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dieta osoby zdrowej nie musi dostarczać tych wszystkich składników pokarmowych? Moim zdaniem oczywiście, że musi. Dlatego przede wszystkim powtarzam, że potrzebna jest dieta, która jest zdrowa i odpowiednio zbilansowana. Chorując na niedoczynność tarczycy, musi po prostu pilnować tego jeszcze bardziej, bo selen, jako składnik enzymu deiodynazy, uczestniczy w przemianie teroksyny do trójiodotyroniny. W przypadku jego niewystarczającej podaży dochodzi do zmniejszenia wytwarzania T3 oraz oksydatywnego uszkodzenia tarczycy. Cynk, żelazo i jod również pełnią tutaj kluczowe funkcje. Wiele osób zamiast skupić się na podstawach, szuka magicznych rozwiązań w postaci unikania pomidorów, kaszy jaglanej czy też soczewicy, a jednocześnie ich dieta nie pokrywa zapotrzebowania na te wszystkie podstawowe składniki pokarmowe. Po trzecie, nie eliminuj zbyt wielu produktów. Goitrogeny są to takie naturalnie występujące substancje, które mogą hamować produkcję hormonów tarczycy. Występują m.in. w takich produktach jak brukselka, brokuły, kalafior, kapusta czy też jarmuż. Teoretycznie spożywanie tych warzyw zaostrza niedoczynność tarczycy i należy ich unikać. Jednak dzieje się tak tylko wtedy, gdy masz niedobór jodu w diecie lub spożywasz ich absurdalnie duże ilości. Zakładając, że nie jesz od rana do nocy surowych warzyw krzyżowych, najprawdopodobniej nie musisz się tym martwić. Ponadto uważa się, że gotowanie warzyw zawierających goitrogeny znacznie zmniejsza ich aktywność, a ponieważ warzywa krzyżowe są bogate we wszystkie składniki odżywcze, z pewnością nie zaleca się ich całkowitego eliminowania z diety. Na zakończenie chciałbym Ci odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: czy da się schudnąć, mając niedoczynność tarczycy? Tak. Jedyna różnica jest taka, że najpierw tarczycę musisz wyleczyć odpowiednimi lekami. Po skorygowaniu poziomu hormonów możesz schudnąć, tak jak wszyscy inni. Mam nadzieję, że dzięki moim wskazówkom skupisz się na kluczowych zasadach, poprawisz swoje wyniki badań, samopoczucie i sylwetkę. Jeśli masz jakieś wątpliwości, wejdź na www.michalwrzosek.pl i napisz do mnie. Cześć!